Siemaneczko, z tej strony Maciej. Mamy dzisiaj czwartek, 13 czerwca, około godziny 12:50. Sianokosy 2024. Dzisiaj pokażemy Wam bardzo możliwy załadunek siana, no i presowanie i tak dalej. Ale to jeszcze zobaczymy, bo zobaczcie, jaką mamy kurczę pogodę. Jest kiepsko, za chwilę Kamil będzie jechał. Także nagram Wam Kamila. O, widzicie, już tam się wychylił. Także no, siano jest jakby co roku sprzedane od razu prosto z łąki i to miało być na łące ładowane. No i zobaczcie, specjalnie też mam wolne urlop pod tą robotę i inną. Kamil, tak samo dzisiaj jesteśmy, żeby tą robotę pociągnąć, ale jest taka pogoda, że to nie wiadomo, czy to zaraz nie lunie. Byliśmy na łące, zrobiliśmy wałki i nie wiadomo, czy to jechać presować, czy to będzie padać, czy nie będzie. Tak delikatnie mrzy. Kamil wraca od Złotowa, mówi, że tam lało. No i weźmiemy kłada, pojedziemy tam po niego, bo tutaj jest zbyt ciasno, żeby mógł się wykręcić. Musi tam jechać na główną drogę. No i co? Będziemy czekać, za pogodą. Kurde, oby się udało, żeby to najgorsze i tak poszło bokiem gdzieś tam na Złotów i tak dalej, także no może i będzie nadzieja. Troszkę to zwieźliśmy, bo też straszyli wczoraj opadami, także zobaczcie, nawet na lawecie jest. No i mamy też stodole schowane na dwóch przyczepach tych naszych. Mieliśmy nie zbierać w ogóle, nie na nasze, ale tu widzicie, no jest taka przeplatana pogoda w tym roku, że no ciężko tutaj coś jakby no zorganizować, pomyśleć, stworzyć, wykonać. No i tak to wygląda. Jesteśmy już na łące, pogoda jakby lepsza. Jedziemy zobaczyć tam na wałki, czy wilgotne, i może ruszymy z presowaniem. Co, Złotowie padało? Ulewa. Serio? No. Bo my tak myśleliśmy, wiesz, to tak szło jakby od Piły, tam nad Złotowem Mi ciemno. się wydaje, że tam tak szło, bo tam po stronę chyba wiało. Nie, no mówię ci, to tak po skosie szło i mówię, albo nas schacza, albo nie schacza, ale może nas ominie. Dobra. Mamy drugi dzień sianokosów, laweta załadowana, tak jak to widzicie. Był Emil u nas na pomocy, także pomógł przy ładowaniu taką dużą przyczepę bez przerw. No jednemu byłoby bardzo ciężko, także Kamil podawał właśnie z Emilem. Ja układałem już taty, nie chcemy z roku na rok obciążać za bardzo. Potem wszedł jeszcze na przyczepę i pomógł trochę. Także ja sam układałem. Wszystkie kostki liczyliśmy, bo tak jak mówiłem, to dla klienta indywidualnego na zamówienie, także życzył sobie transport, załadunek, no i kostki. Weszło tutaj na tą naczepę około 500 sztuk. Prawdopodobnie będzie druga jeszcze taka laweta i jeszcze trochę, bo dzień wcześniej zwoziliśmy, jutro jak będzie pogoda, to planuję zakończenie. No i tak to wygląda, taki mały update. Chłopaki byli na warsztacie, ja wpresowałem, wcześniej troszkę pokropiło, na szczęście się wypogodziło. Kamil pokazuje, że już mam jechać, bo tam mamy ciężki wyjazd. Ja muszę wcześniej jechać, żeby po prostu dojechać do niego pod tym kładem, bo mamy taki drugi wjazd z drogi publicznej, ale tam łapy są zepsute i nie wiemy, czy o asfalt nie zahaczymy, także będzie musiał być ktoś, żeby po prostu zobaczyć, czy nic się złego nie wydarzy. Kamil jedzie
właśnie dzisiaj z tym towarem jeszcze do klienta. Oni jutro to rozładują. My będziemy robić wałki, spresujemy, może jakieś ujęcia z drona dla was nagramy. No niestety musicie wybaczyć, ale no pełne ręce roboty, nie ma czasu, żeby tutaj chwycić nawet kamerę GoPro, a co dopiero mówić o jakimś dronie. Dlatego też właśnie nagrywam dla was ten materiał tutaj z telefonu, szybko z łapy. No i tyle, tak to wygląda, tak to przebiega. W stodole mamy jeszcze około 300 sztuk, jeśli się nie mylę. Będzie około jeszcze 500-600, zobaczymy jutro dokładnie. To łącznie około z tych 4 hektarów. 4 hektarów, 4,10 czy 4,20, już dokładnie nie pamiętam. Będzie około 1500 kostek. Dzisiaj te kostki ważyłem. Średnio jedna kostka ma 15 kilo. Niecałe, jedna ma więcej, jedna mniej. Powyżej 14 kg to na pewno. Wziąłem sobie 3 różne kostki, zważyłem je tak właśnie dla swojej ciekawostki. Dobrze, że dużego Newfoundlanda mieliśmy zaczepionego, to udało się jakoś po tej łące jechać, bo mimo że nie jest jakoś tam mokro, to już naczepa zaczęła mocno wpadać. Także też ciągnik miał co robić. No plus minus koło 8 ton musiał ciągnąć, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze liczę. No i tyle. Pewnie interesuje was cena. Kostka mamy na sprzedaż przy tak dużym zamówieniu za około 12 zł za sztukę. Przy takich małych ilościach cena jednostkowa, przy takim detalu to około 15 zł za sztukę. No i tak to wygląda u nas w tym roku. No i co, będę powoli kończył. Mam nadzieję, że wszystkie materiały, wszystkie informacje wam przedstawiłem. No oczywiście, no załadunek czy transport to ekstra płatne. Czy jest to opłacalne finansowo? Musicie sobie policzyć. No ja wam wszystkie informacje przedstawiłem. Także ja jeszcze sobie dokładnie na ten rok tego nie liczyłem, jak to wygląda. Także policzę to już pewnie później, niż wy dostaniecie ten film na YouTubie. No bo podałem wam wszystkie informacje, także jak zawsze bez żadnej ściemy, szczerze i na temat. A tymczasem ja się będę z wami żegnał, no. Co tutaj będę więcej mówić, jeszcze wam nagram pewnie ten wyjazd Kamila na drogę. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś tam przebojów i wszystko pójdzie zgodnie z planem. Przykryliśmy to naszymi plandekami dla klienta, nie wiadomo czy on ma gdzie to dzisiaj przechować. Także ewentualnie sobie dorzuci jakąś tam trzecią plandekę. My trzeciej nie mieliśmy. No i też na transport, żeby to lepiej wyglądało na drodze, jakby się miała policja zainteresować. To zostało to przykryte, no i spięte trzema, sześcioma pasami. Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam.